czasami oglądam jego treści na YouTubie. Faktem jest, że jest taki lekko cwaniaczkowaty, ale mimo wszystko... Mamy 1 maja. Niektórzy wyjechali na Mazury, inni jeszcze gdzieś dalej. A ja siedzę i pracuję. No, więc święto pracy spędzam pracując. No ale cóż, czasami tak bywa. Cóż. Można powiedzieć, że dzisiaj sporo udało się ciekawe rzeczy zrobić, bo telefonów praktycznie nie ma. Jest luźniejszy dzień, więc udało się popracować nad podcastem. No, jakiś tam progres jest, wreszcie jest już coraz bliżej tych publikacji 5, a tak jak mówiłem ostatnio już 6 odcinków. Poza tym udało się wrzucić tekst na bloga. Dokończyć właściwie, wrzuciłem. Jeszcze co prawda nie informowałem o tym nigdzie social media, bo właściwie nie ma sensu i tak dzisiaj wreszcie przy komputerze nikt nie siedzi oprócz mnie. Do tego jeszcze była praca nad mailingiem. I teraz to, co robię, to właściwie usiadłem nad kryptowalutami, bo jest jedna rzecz, którą muszę zrobić, przekonwertować tokeny w OneChain, żeby można było je rzucić na giełdę. Dosyć lekko zawiły proces, ale to omówię w osobnym filmie. Bo w tym momencie ładuję portfel w OneChain. Jest to, można powiedzieć, nowa platforma z kryptowalutami, nowa kryptowaluta. I oczywiście też wymaga swojego własnego portfela. Więc to się w tym momencie tworzy. Jeszcze pewnie trochę zajmie. No i przy okazji też jeszcze siedzę nad kursem o kryptowalutach. Już uznałem, że skoro dzisiaj mam trochę dodatkowego, wolnego czasu, to trzeba nad tym posiedzieć. No ale cóż, godzina zbliża się 15, a dzisiaj trzeba jeszcze trochę aktywnie pospędzać czas, bo śmigam na rowery. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze trochę posiedzę nad vlogiem. A jest pewna rzecz, którą chciałbym omówić, bo temat Instagrama. Ja nie jestem wielkim fanem Instagrama. Tam za bardzo nie ma dla mnie treści, wolę Twittera, czy nawet LinkedIn, który ostatnio co prawda się stacza, ale i tak według mnie jest lepszy. Przynajmniej do wchłaniania treści. Zresztą wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o mnie, o te treści, które ja wrzucam, to też na Instagramie nie mam odbiorców. Więc Instagram, powiedzmy, jakoś tak nie jest dla mnie platformą docelową, gdzie bym chciał uderzać, ale mimo wszystko tam sobie siedzę, coś publikuję i obserwuję pewne różne rzeczy. I na Instagramie jest takie zjawisko zwane follow-unfollow. Polega to na tym, że jeżeli masz profil na Instagramie i to pojawia się ktoś, kto da Ci followa, zaobserwuje Twój profil, a później znika. Później odhacza to. I ma to takie zastosowanie, że ta osoba daje Ci follow, licz, że Ty też jej dasz follow. Jak już tej osobie dasz lub nie dasz, to ta osoba ucieka i dzięki temu ta osoba ma wtedy obserwujących masę, a sam obserwuje niewielu. I wtedy powiedzmy, że to tak wygląda pięknie, że tylu jest zainteresowanych danym profilem. Co generalnie wygląda słabo. Dla mnie to jest mega słabe, ale wczoraj zrobił to, w przypadku mojego profilu, zrobił coś takiego człowiek, który uważa się za dosyć mocnego guru marketingowego, biznesowego. I sam osobiście czasami oglądam jego treści na YouTubie. Faktem jest, że jest taki lekko cwaniaczkowaty, ale mimo wszystko te materiały, które tam przekazuje, mają pewną wartość. To, czy on to, co on opowiada, ma ze swojego życia, czy z wyczytanych książek, to inna sprawa. Aczkolwiek po tym, jak wczoraj zobaczyłem, że on też jest takim człowieczkiem, który sobie zafollowuje kogoś i on followuje, to śmiem podejrzewać, że jednak on nie jest taki do końca moralny. Może to za ciężkie słowo, ale tak to trochę wygląda. Bo żeby była jasność, jeszcze powiedziawszy, średnio interesuje, ile tych obserwujących będzie. To nie jest najważniejsze, jeżeli ktoś mnie obserwuje, to nie mam z tym problemu, ma jak najbardziej do tego prawo. Ale jeżeli ktoś buduje swój profil na Instagramie właśnie w ten sposób, że zaznacza obserwowanie masy ludzi, a później ich usuwa, po tym jak już inni go, ci wcześniejsi go zaobserwują, to jest słabe. I tym bardziej, jeżeli to robi osoba, która kreuje się w mediach jako, można powiedzieć, taki trochę trener biznesowy,
mentor i robi coś takiego, takie trochę gimnazjalne zagrywki, no to jest słabe. Przyznam, mega słabe. I jeszcze w dodatku, to jest człowiek, który często mówi o hustlerce, o rozwijaniu się, o ciężkiej pracy. A to follow on follow to jest chyba najlepszy przykład pójścia na skróty w przypadku social media. Więc mega słabe. Dziwię się, że coś takiego ludzie robią. No ale cóż, widocznie coś takiego robią. Ja przyznam, ja nie lubię drogi na skróty. Samo to, jak budujemy WBT ciężką pracą, już ponad 4 lata ciśniemy, cały czas się rozwijamy, idziemy do przodu. Więc to jest to, trzeba cały czas pracować. A tak w ogóle to testuję w tym momencie. Nagrywanie dźwięku. Super. H1N1, teraz w ogóle go dotykam, to pewnie będzie trochę strzeszało. Ale chcę zobaczyć, bo właśnie w takim przypadku takiego filmu, tak jak dzisiaj, czy tak jak wczoraj, jak sobie i tak siedzę, to nie ma problemu, żeby położyć sobie taki mikrofon i dodatkowo było drugie źródło dźwięku. Bo okej, jeżeli jest film taki, że gdzieś jestem w trasie, w terenie i jest ujęcie z jednego miejsca, z drugiego miejsca, to za każdym razem odpalanie kamery i mikrofonu, jeszcze noszenie go ze sobą i montowanie tego wszystkiego by naprawdę sprawiało dużo zachodu, dużo problemów. A tak, jeżeli i tak siedzę tylko i nabijam te parę minut, to myślę, że to może być dobrą alternatywą, więc zaraz podłączę te nagrania do komputera i zobaczymy, jak wyjdzie. No, a na chwilę obecną tyle na dzisiaj. Potrzeba zacząć weekend, długi weekend. Ja w ogóle, nie powiem, że zazdroszczę tym, którzy teraz się weekendują, ale jak sobie myślę, że jak zaplanowałem w tym roku weekend majowy, to nie ma porównania z tymi wypadami sprzed lat. No ale cóż, nie można szaleć zawsze. Trzeba też popracować ciężko. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i do następnego.